W zespole szkolno-przedszkolnym w Kościelcu odbył się gminny konkurs informatyczny Mistrz Klawiatury. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas 2-8 z terenu gminy Kościelec. Reprezentanci szkół przepisywali tekst w ciągu 5 minut z dopuszczalnym limitem 5 błędów. Przy większej liczbie pomyłek następowała dyskwalifikacja uczestnika konkursu. Zwycięzcami w swoich kategoriach zostali klasy drugie: Michalina Sarnowska, Szkoła Podstawowa Kościelec. Klasy trzecie: Tymoteusz Pawłowski, Szkoła Podstawowa Kościelec. Klasy czwarte: Dorota Mielczarek ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu. Klasy piąte: Dominik Głodny, Szkoła Podstawowa Kościelec. Klasy szóste: Helena Jóźwiak, również z Kościelca. Klasy siódme: Nikodem Krupiński z Kościelca. Klasy ósme: Jakub Żak ze Szkoły Podstawowej w Różkowie Pierwszym. Cieszę się niezmiernie, że przyjęliście tutaj zaproszenie, że tylu Was jest, tylu brało udział w konkursie Mistrz Klawiatury. Myślę, że wspaniały konkurs ze względu na to, że powiązana jest informatyka z językiem polskim, bo też obwarowania, z tego co słyszałem, były takie, że określono ilość błędów ortograficznych, które można było popełnić, gdyż w innym przypadku była to dyskwalifikacja. Gmina Kościelec wspiera tego rodzaju konkursy, konkursy gminne i mamy nadzieję, że poprzez to właśnie, że wspieramy, będziecie wszyscy tutaj, wszyscy biorą udział w jednym konkursie, ale będziecie po prostu sprawniejsi, będziecie lepiej funkcjonowali, będziecie mieli lepsze narzędzia do zdobywania wiedzy. Organizatorami konkursu były panie Dorota Gaudyn, Jolanta Ostrowska i Marta Hanusek.